W tej książce Piwo i dobre jedzenie na stronie 51 macie Państwo ten przepis. Inspirowany człowiekiem, którego najbardziej w tej chwili słucham gastronomicznie, czyli Otto Leniego. Genialna jego książka Jerozolima otworzyła mu cały świat, ale potem napisał Plenty i More Plenty, czyli obfitość i więcej niż obfitość. Dwie genialne książki całkowicie wegetariańskie poświęcone właśnie takiemu połączeniu żydowskiego i arabskiego świata kulinarnego. I fasola gotowa na al dente, do tego skórka z cytryny, troszeczkę czosnku, troszkę peperoncino, odrobinę kuminu, oliwy oczywiście, rukoli i do tego, jak już to wszystko mamy połączone, dodajemy jeszcze odrobinę czarnego pieprzu i to, co jest najbardziej niesamowite właśnie w kuchni z tamtego obszaru północnej Afryki, a mianowicie feta, którą dusimy w dłoniach i posypujemy nim całą sałatkę. Do tego pils z tęczynka.